serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. W tym sezonie rozważamy zagadnienia edukacji, a dzisiejszy temat dotyczy edukacji w Edenie. Jak prawdziwa edukacja powinna wyglądać? W rozważaniach biorą udział Adam, Dawid, ja mam na imię Władysław. Słowo Boże jest napisane pod natchnieniem Ducha Świętego i o jego właściwe zrozumienie będziemy się modlić. Będzie modlił się Dawid. Nasz drogi, ukochany Ojcze i Boże, chcemy prosić Cię, abyś otworzył nasze serca, otworzył nasze umysły na to, czego chcemy nauczyć się od Ciebie. Panie, będziemy mówić o edukacji, będziemy mówić o tym, czym jest prawdziwa edukacja, czym są te najważniejsze tematy, które chciałeś przekazać naszym rodzicom, chcesz przekazać i nam. Panie, potrzebujemy tym bardziej Twojej pouczającej, nauczającej mądrości. Drogi Ojcze, jeszcze raz dziękujemy. Pobłogosław naszych widzów, aby również i z nami mogli być zbudowani słowami skarb Twojego słowa. Amen. 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 No na wstępie właściwą rzeczą jest, aby powiedzieć, na czym polega prawdziwa edukacja. Jakie czynniki powinny być brane pod uwagę? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o edukację, to musi być odpowiednia sala, w której to się odbywa. Odpowiednie środki, dzięki którym może edukacja być kontynuowana. Oczywiście musi być wykładowca. No i muszą być też uczniowie, którzy korzystają z tego wszystkiego i uczą się. Zaraz na wstępie chcemy podać, czy w raju Eden ta prawdziwa edukacja, którą Bóg stworzył, czy te czynniki posiadała? Czy posiadała salę i inne czynniki, które wymienialiśmy, które prawdziwa edukacja powinna posiadać? Co było w raju Eden tą salą wykładową? No tak, tutaj niewątpliwie możemy znaleźć pewne analogie pomiędzy takim systemem edukacyjnym, w którym funkcjonuje dzisiejszy człowiek. I w istocie rzeczy, jak sobie sięgamy do Księgi Rodzaju, to widzimy, że te pewne elementy, o których tutaj wspominałeś, no są one obecne. Widzimy to miejsce, w którym się uczy ten uczeń, czyli stworzony przez Boga człowiek, i widzimy tego, który jest liderem, nauczycielem, tutorem, tym, który prowadzi tego człowieka w jego poznawaniu świata, poznawaniu samego siebie również, i jest nim Bóg. No i jest to cudowne miejsce, które jest w istocie chyba najlepszym miejscem, w którym można zdobywać wiedzę o sobie samym, o Bogu, o świecie, o tym wszystkim, czyli to, co jest wokół nas, to naturalne stworzenie chyba, w którym tak naprawdę czujemy się najlepiej i najbardziej naturalnie, i które też potrafimy jako ludzie podziwiać, na które potrafimy z uznaniem spojrzeć. Więc pewnie ta analogia jest jak najbardziej zasadna i widzimy, że te elementy dotyczące edukacji, tak, możemy je niewątpliwie w Księdze Rodzaju w tych pierwszych rozdziałach odnaleźć. No tak jak Adam powiedział,
w tej pierwszej, najważniejszej szkole, wzorcowej szkole, te wszystkie elementy były. Był raj Eden, były środki nauczania, no nade wszystko był Bóg. Bóg był, często też posyłał aniołów, aby przekazywali pewne prawdy. No i byli uczniowie. Niewiele tych uczniów było, pierwsi uczniowie, Adam i Ewa, tak. To jest wzorcowa szkoła. Oby na wzór tej wzorcowej szkoły, no, wszystkie inne szkoły były organizowane, prowadzone. Ale poza tymi rzeczami, o których powiedzieliśmy, nie, jak wspaniały ogród, który był ich salą wykładową, wspaniałym środowiskiem, w jakim mogli tą wiedzę pozyskiwać, są też rzeczy tak bardzo ważne, których nie da się uchwycić, powiedzmy niematerialne, takie jak zaufanie do nauczyciela, jak szacunek do nauczyciela, bo bez tego też prawdziwa edukacja nie może mieć miejsca, nie? Tak. No ale warto też zadać pytanie, że w tej pierwszej szkole zorganizowanej przez Boga, przez Twórcy, no, jak już wspomnieliśmy, wysyłał również aniołów dodatkowo jeszcze z pewnymi informacjami. Nawet nie mamy pojęcia, jaka wiedza była przekazywana, jaką wiedzę posiada Bóg. No i ci pierwsi rodzice, też Adam i Ewa, jak mogli to odbierać. Ale warto też zadać pytanie, jaki był cel tej edukacji? Sądzę, że człowiek mógł się uczyć czy poznawać cały szereg rzeczy, bo tak naprawdę to ta klasa to nic innego jak świat, w którym żyli, i ta lekcja to nic innego jak ich życie. I chyba każdy człowiek, który dzisiaj żyje w tym świecie, ma dokładnie podobną formę kształcenia, bo i ten świat jest jego miejscem, w którym się uczy, ale też się uczy przez całe życie. I tak jak pierwsi ludzie uczyli się siebie nawzajem, uczyli się świata, który ich otaczał, a nade wszystko też poznawali Boga, który ich stworzył, tak ludzie po dzień dzisiejszy mają tę możliwość, tę sposobność do tego, żeby właśnie poznawać te same rzeczy, te same elementy. Świat siebie samych, w doświadczeniu, w rozwoju, którym uczestniczą, no i poznawać Boga, który jest źródłem, tak. Absolutnie źródłem tego wszystkiego. Tak. I tutaj bardzo ważna rzecz to jest, że jaki cel był? Poznawać Boga. To słusznie było podkreślone. No i to poznawanie tego wszystkiego, poznawanie Boga, do jakiego celu prowadziło tych uczniów? No, aby byli jakimi? Nie wiem, co masz na myśli, bo... No właśnie. Bo jest pewnie wiele wątków, które moglibyśmy tutaj wziąć pod uwagę, natomiast na pewno masz coś konkretnego do... Nie, żeby chciałbyś... byli szczęśliwi. A, to niewątpliwie. No, niewątpliwie. To jest główny cel Boga, aby byli szczęśliwi. Bóg, który jest miłością, dobrocią i tak dalej. Jak wychowywał... Satysfakcja życia, prawda? No, spełnienie, samorealizacja. Tak, jak przekazywał tą prawdę, to po to dla szczęścia tych osób, które oczywiście stworzył, aby go poznawali, no i zrozumieli, że to Bóg pragnie ich szczęścia, ich życia i wszystkiego, co najlepsze. Ale myślę, że ten element w ogóle w takim samokształceniu i samorozwoju, również w poznawaniu Boga, ten element szczęścia, o którym wspominasz, on ciągle jest obecny, bo zobaczcie, że kiedy my na przykład się czegoś uczymy, czy kiedy coś poznajemy, albo kiedy czasami mamy ten efekt aha, kiedy zrozumiemy jakąś rzecz, to również niejednokrotnie odczuwamy taką wewnętrzną satysfakcję i radość. I to samo towarzyszy właśnie takim chwilom, kiedy z Bogiem przeżyjemy coś niezwykłego, albo zrozumiemy o Nim coś ważnego, że to również napędza jakiegoś rodzaju taką radością i taką wewnętrzną satysfakcją ze względu na to poznanie, którego doświadczamy. Tak. Co mówi o tym, że ta edukacja z Edenu cały czas trwa, pomimo oczywiście. To, że jesteśmy tyle tysięcy lat po tym, co po tych wydarzeniach z trzeciego rozdziału, tak, po grzechu, to cały czas ta radość poznawania Boga w nas jest. I czyli cały czas Pan Bóg przekazuje nam wiedzę o sobie, nie?
Tak jest. Oczywiście edukacja nie zakończyła się na tej pierwszej szkole, która była w raju Eden, ale jest dalej słusznie kontynuowana. Już może inne elementy tam powinny też być podkreślone z uwagi na upadek człowieka i tak dalej. No ale to warto też podkreślić, że wszystko było bardzo dobre, idealne dla dobra człowieka. Bóg, który jest no, dobrocią, miłością, ale ktoś zjawił się w raju Eden. Jakiś intruz tam się zjawił. Zaczęła się inna edukacja, nie? Taka równoległa edukacja, bym powiedział. No tak. No tak, pojawił się inny nauczyciel z jakimiś innymi lekcjami i z innymi prawdami, które chciał uczyć, ale też zwróćcie jeszcze właśnie uwagę na ten fakt, że Bóg, który właśnie jest przedstawiony w tych pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju jako ten, który naucza, daje te lekcje na różne sposoby, bo z jednej strony mamy do czynienia z jakimiś takimi lekcjami podawczymi, że tak powiem, czyli taka metoda na zasadzie zdania przekierowanego do pierwszych rodziców, nie będziecie jeść z drzewa życia i faktycznie to jest pewnego rodzaju nakaz, tak to możemy odczytywać, ale w perspektywie żydowskiej i to tak było też rozumiane przez Żydów w starożytności, Tora, to co rozumiemy jako prawo, to tak przecież pierwotnie oznacza nic innego jak instrukcja albo pouczenie, więc to jest konkretna lekcja, ta, której Bóg udziela człowiekowi. Nie jedźcie tego, bo jeśli zjecie z tego drzewa, no to umrzecie. Z drugiej strony widzimy taki rodzaj kształcenia, który Bóg realizuje z tym pierwszym człowiekiem, w czym możemy dostrzec coś, co dzisiejsza pedagogika by określiła na przykład pedagogiką przeżyć. Kwestia egzystencjalnego przeżycia czegoś, doświadczenia czegoś, co widzimy na przykład w kontekście opisywania świata przez Adama, nazywania tego wszystkiego, co jest wokół niego i jednocześnie dostrzeżenia w tym doświadczeniu, że jemu samemu czegoś brakuje, więc w tym człowiek się uczy całe życie, tak? Nie tylko przez lekcje, które odbiera z zewnątrz w postaci właśnie jakichś konkretnych słów, ale czasami ze względu na to coś przeżyje. Przeżyje, tak? I coś zrozumie. I dzięki temu po prostu może poczynić pewnego rodzaju kroki, w tym przypadku właśnie kierując się tą lekcją inaczej zaaranżowaną, inaczej zorganizowaną przez Boga, w której Adam coś poznaje, Bóg wychodzi naprzeciw i daje mu partnerkę. Więc też widzimy, że Bóg na różne sposoby podchodzi do tego ucznia, a z drugiej strony właśnie widzimy, że przychodzi inny nauczyciel, no i próbuje uczyć czegoś innego i też na innych zasadach, innymi metodami się posługuje, kiedy próbuje uczyć swoich własnych lekcji. Tak, tu możemy podkreślić, że Bóg czynił wszystko jako Stwórca, nauczał, aby człowiek był szczęśliwy i aby żył w tym szczęściu i aby to szczęście się pogłębiało. Tak. No ale już wspomnieliśmy, że pojawił się inny nauczyciel. No i jaki był jego cel? Jaką metodą ten inny? O co? Co chciał osiągnąć ten intruz, ten inny nauczyciel? Co chciał osiągnąć? Również przekazać pewną wiedzę, tak? Przynajmniej to, co miał do zaoferowania, próbował przedstawić jako jakąś wiedzę, która jest godna tego, żeby ją posiąść, nie? I tak ją przedstawił, że mówi, słuchajcie, wam brakuje, w waszym doświadczeniu brakuje czegoś, czegoś nie macie. I powinniście starać się za wszelką cenę to posiąść. Tak. Mało tego dał przykład, a ja to mam, a ja to posiadam, bo popatrzcie na mnie. To też jest bardzo interesująco opisane przez Księgę Rodzaju. W 25 wersecie drugiego rozdziału będę czytał z Biblii Ekumenicznej. Chociaż obydwoje, mężczyzna i jego żona, byli nadzy, to jednak się nie wstydzili. I tutaj w tekście hebrajskim, w kontekście opisania właśnie tego stanu, w jakim znajduje się ludzkość, występuje taki termin arom, właśnie być nagim, być, można powiedzieć, też otwartym, takim czytelnym dla kogoś drugiego. Faktycznie tam jest liczba mnoga arumim,
I co ciekawe, że kiedy właśnie w trzecim rozdziale, w wersecie pierwszym, czyli w kolejnym wersecie, jest opisany właśnie ten wąż, czy też szatan, najbardziej przebiegłym ze wszystkich zwierząt polnych uczynionym przez Pana był wąż, to ten termin przebiegły, to jest nic innego jak właśnie arom, czyli arum, czyli w pierwszym przypadku mamy pojęcie arom, w drugim arum i mamy taką grę słowną, gdzie, która w moim zrozumieniu pokazuje nic innego jak to, że diabeł w jakimś sensie wykorzystuje tę otwartość, taką, taką kompletną, takie kompletne zaufanie, taką gotowość do przyjmowania tego, czego, co jest na zewnątrz i taką otwartość samych siebie na to wszystko, co jest na zewnątrz, wykorzystuje to właśnie w taki sposób, żeby w tej transparentności człowieka stanąć tak, żeby w jakimś sensie wykorzystać to i pokazać jakąś alternatywę, która wyglądałaby właśnie tak bardzo otwarcie, tak swobodnie. I to jakby tekst hebrajski pokazuje, że to jest ta jego chytrość, gdzie ona w pewnym sensie, można powiedzieć, ukazuje się w ten sposób, że ona się czuje swobodnie, że ona nie czuje jakiegoś rodzaju zagrożenia czy obawy i tak swobodnie poczyna sobie w tym dialogu, który właśnie z tym, z tym nowym nauczycielem i w tych kontekście tych nowych lekcji przedstawia, jeśli chodzi o Ewę. Tak. No, wykorzystuje to, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Miał wolną wolę i tutaj ten sprawca złego postanowił ten aspekt wykorzystać. I jaką metodą? Już częściowo podkreślaliśmy, ale jaką metodą ten intruz, ten sprawca złego, jaką metodą się posłużył? Gdyby powiedział, że Pan Bóg kłamie, że słuchajcie, Pan Bóg was oszukał, Pan Bóg nie jest dla was, nie powinien być dla was autorytetem, ja tutaj jestem autorytetem, to oczywiście by to odrzucili. Ale on po prostu poddał pod wątpliwość. Mówi, a czy aby na pewno? I tak jak Adam powiedział, właśnie wykorzystał ich łatwowierność, ich taką otwartość na naukę z każdej strony. Tak. Czyli posłużył się oczywiście, tak możemy krótko podstępem. Powiedzieć, proszę, tak, podstępem. Chytrością. Podstępem, chytrością, kłamstwem się oczywiście posłużył. Bo Bóg wie, że gdy skorzystacie z tego zakazanego owocu, to będziecie jako Bóg znający dobre i złe. No i Ewa została oszukana. Co powinna była Ewa zrobić? Skonfrontować to, co sprawca złego, ten intruz oczywiście przekazał, skonfrontować to z kim? No naturalnie z tymi lekcjami, których wcześniej udzielił Bóg, tak? No. Bo to jest niewątpliwie cały clue tej z historii. Z Bogiem skonfrontować oczywiście. To jest kwestia przeciwstawnych lekcji, które w kontekście których ona staje. I istotą tego wszystkiego faktycznie jest kwestia zaufania i wiary, bo w obliczu dwóch różnych możliwości, które stają, jakie one ma możliwości? No może zaufać albo jednemu słowu, albo zaufać drugiemu słowu, albo zaufać tej lekcji, temu pouczeniu, czy wskazówce danym przez Boga, albo tej propozycji, z którą przychodzi do niej wąż, więc faktycznie Księga Rodzaju, ten trzeci rozdział pokazuje nam kwestię wiary, wierzę Bogu, czy nie wierzę Bogu, co jest, wydaje się, nie tylko lekcją dla niej, ale lekcją dla nas w kontekście, oczywiście, w kontekście naszych własnych życiowych lekcji, które możemy odrobić albo które możemy oblać, bo to jest pewnego rodzaju egzamin w stosunku do tego, czy damy radę, czy nie. Nie, to jest taki podchwytliwy test. Tak, to jest tak, jak jeden z nauczycieli, który tutaj był, którego dobrze znamy, no to rzeczywiście tego słowa użył, że to był dla nich egzamin w pewnym stopniu. Uczył, przekonał, pokazał i później egzamin był. No i jak też jeden z nauczycieli, który wykładał ten Stary Testament, powiedział, no i oblali ten egzamin. No, niestety. No, oblali egzamin. Ewa oblała ten egzamin. Tak jest. No i czytamy, że zjawił się Adam. No, z jaką propozycją ona do niego przyszła?
Ewa, będąc przekonana, że to nie tak wszystko jest, jak Bóg oczywiście powiedział. Tak. Nawet on nie posłużył się sprawca złego pełnym słowem. Na pewno umrzecie. A sprawca złego, czy umrzecie? Ale czy Ewa w swojej szczerości dalej nie postępuje? Czy nie chce się podzielić ze swoim mężem tym, co jej się wydaje za dobre, bo została oszukana? No tak. Nie? No akurat tekst w Księgi Rodzaju w ogóle nie pokazuje nam tego, co się działo pomiędzy nimi, tak? Dokładnie. Ona po prostu bierze z drzewa i podaje dalej, tak? Tak. A on też w stosunku do swojej kobiety pełen ufności zaufanie. I otwartości tak. Uczestniczy w tym wszystkim i staje się częścią całej tej historii, która zmierza w kierunku, który nie był oryginalnie zamierzony. Tam musimy podkreślić, że na pewno w Adamie, który zdawał sobie sprawę, że to błędne decyzje są, że był straszliwa walka w jego umyśle, jaką pozycję oczywiście zająć. No i między innymi w tym wypadku Adam, jak miał tą straszliwą walkę, no, nie mógł rozstać się z kim? No z Ewą. Nie mógł rozstać się z żoną. No byli i dlatego ciałem. Podjął błędną decyzję. Byli jednym ciałem. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe, dokładnie. Oczywiście. Znaczy, tak. Nie było... Do dnia dzisiejszego, nie? Podczas uroczystości zaślubin mówimy, że mają być sobie wierni na dobre i na złe. No szczególnie tu dotyczy chorób czy jakiegoś nieszczęścia. No na pewno nie uczestnictwa w czymś... No, w czym na nie pewno nie przestępstwa prawa Bożego oczywiście i tego, co Bóg oczywiście powiedział. No stało się. Bóg powiedział, że na pewno umrzecie. No i wynik tego był, że zaczęło to im nie tylko zagrażać, ale stało się faktem. No i w związku z tym, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłosierny, że Bóg całą edukację prowadził w tym kierunku, aby człowiek był, jak mówiliśmy, szczęśliwy, aby mógł żyć, to ten sam Bóg w dalszym ciągu, co już też było podkreślone, w dalszym ciągu istnieje. No i jaką kolejną lekcję teraz ten Bóg, który troszczył się o dobro i szczęście, Bóg miłosierny, jakie kolejne wychowanie oczywiście podejmuje. No jest nadzieja na rozwiązanie tego problemu. Tak. Mówimy o tej protoewangelii, jak często się traktuje ten tekst. Trzeci rozdział, wiersz 15. Ustanawiam nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży twoją głowę, a ty zranisz je w piętę. Tak, tak. No to cała tradycja chrześcijańska widzi w tym tekście tę pierwszą w Piśmie Świętym zapowiedź rozwiązania problemu, które przyjdzie przez Syna Bożego, przez Mesjasza, który rozwiąże problem grzechu i jakby przygarnie na nowo ludzkość ku sobie, ale w całym tym czwartym rozdziale mamy cały szereg innych lekcji, tak? Tych lekcji związanych z faktem dotyczącym Boga, na przykład z tym, że Bóg jest tym, który poszukuje człowieka. Widzimy lekcje o nas samych, jako o ludziach w kontekście tego, że tak łatwo nam nagle na siebie zwalić winę w różnego rodzaju sytuacjach trudnych. Widzimy lekcje o gotowości Boga na rozwiązanie problemów dotyczących ludzkości, więc te pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju, one są pełne takich bardzo konkretnych, namacalnych lekcji i chociażby ta historia również związana z faktem przyodziania człowieka w skóry zwierząt, jak o nich tutaj czytamy, to kolejna bardzo konkretna lekcja, również powiedział z tego nurtu pedagogiki przeżyć, że ktoś umiera na ich oczach, co jest tak mocne, co przemawia do ich własnego życia i to jest śmierć, która jest dana w miejsce ich własnego życia po to, żeby oni mogli żyć. To są bardzo konkretne sposoby, jakimi Bóg uczy i przemawia do tych pierwszych ludzi i uczy też nas dzisiaj tego samego.
No ciekawe proszę jest bardzo. To, że nawet w Nowym Testamencie później apostoł Paweł mówi, że posiedliśmy wszystko, co nam jest potrzebne do tego, aby przywrócić do tego samego stanu, który utraciliśmy. Więc Biblia raz po raz apeluje do nas, mówi i zapewnia, że cała ta nauka Boga, która po grzechu się wydarzyła, która trwa po grzechu, przywraca nas do tego stanu, który utraciliśmy. Ale oczywiście nie nas samych przez to, co my zrobimy, tylko przez to, co uczynił dla nas Chrystus. Tak jest. Oczywiście, tak. Ten nowy cel edukacyjny jest, że to zostało utracone, ale może być odzyskane. Tak. To, co Dawid powiedział, już nie oni sami powinni, mogą to odzyskać, ale ktoś, Stwórca, Jezus Chrystus, odzyska to dla nich, dlatego tam, gdzie oni mają umrzeć, on umiera. Tak. I dlatego to ta nowa edukacja teraz po grzechu jest w dalszym ciągu tym, żeby przekonać, że Bóg jest dobry, no ale inne elementy tu przedstawia, że to Bóg z powrotem uczyni coś, dzięki której, tak jak Adam przed chwilą powiedział, że mogą do tego pierwotnego stanu powrócić. Tak, i to jest najwspanialsze. Bądź nawet go przewyższyć ze względu dosłownie właśnie na to, co Chrystus zrobił, ze względu na jego tak ścisłe powiązanie z człowiekiem, ze stworzeniem, tak, co wykracza w kontekście właśnie tej relacji z Bogiem ponad to, co było pierwotnie na początku, więc paradoksalnie ta historia i ten upadek jeszcze bardziej nas zbliżył do Boga niż byliśmy jako ludzkość wcześniej. Tak. Więc w jakimś sensie to jest stan przewyższający stworzenie. To jest wspaniale oddane przez apostoła Piotra. Może nawet przeczytajmy te słowa z jego listu. Tu można też... No, proszę bardzo. To, co Adam właśnie powiedział, że inkarnacja Chrystusa, kiedy stał się faktycznie naszym bratem, a my staliśmy się dziećmi Bożymi, to było coś, co nie istniało nawet w Edenie, nie? Także to istnieje od tego momentu. Także niesamowity zwrot w tym momencie nastąpił. Czy cały cel w tej edukacji jest przedstawić, Bóg jest wspaniały, dobry, nie tylko wszechmogący, ale miłosierny. Tak. I to jest cel edukacji i dlatego szkoda, że we współczesnej edukacji, w szkołach, które są prowadzone, ten cel nie jest mocno akceptowany. Zgoda? I dlatego przeczytajmy z listu Piotra, z drugiego listu Piotra, tam są takie piękne słowa, że szkoda to pominąć. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, tutaj jest aż do wiersza 11, ale przeczytajmy szczególnie trzeci i czwarty wiersz. Proszę bardzo. Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, jego boska moc dała nam w darze przez poznanie tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wyrwiecie się z zepsucia, jakie na tym świecie wynika z pożądliwości. Szczególnie 11 wiersz jeszcze do tego odczytajmy. W ten sposób też zostanie wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak, tutaj zawsze możemy zachwycać się szczególnie jednym słowem, że Bóg uczynił co? Wszystko. Wszystko, co było potrzebne, aby wrócić do pierwotnego stanu. Przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tu jest to słowo cenne, że wszystko, co po... Wszystko. Rozumiemy to słowo. No i następnie jest powiedziane, abyśmy weszli z powrotem do Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. No, to, co Adam już powiedział, nawet jeszcze wspanialsze rzeczy, jakie były na początku. Zastanawiałem się też, przyznam szczerze,
nad tymi tekstami, które autor tego dzisiejszego studium zestawił jakby ze sobą i zastanawiałem się, jaki jest klucz tego w ogóle pomysłu na zestawienie drugiego, trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju z pierwszym i drugim rozdziałem drugiego listu Piotra. Tak myśląc sobie, a co ma Księga Rodzaju do listu Piotra, tym bardziej, że tematy jakby, które się pojawiają, na pierwszy rzut oka niewiele mają wspólnego, ale w istocie rzeczy, jak przeglądałem sobie te teksty i je analizowałem, to widzę bardzo dużego rodzaju podobieństwo pomiędzy sytuacją, którą przeżywali pierwsi ludzie, a sytuacją, którą przeżywał pierwszy Kościół, dlatego że z jednej strony w rozdziale drugim widzimy, czy w pierwszym i drugim widzimy te niezwykłe lekcje odbierane ze strony Boga w stosunku do pierwszych ludzi i widzimy tego fałszywego nauczyciela, który przychodzi w rozdziale trzecim i który doprowadza do zwiedzenia. I zwróćcie uwagę, że te same prawidła rządzą później tak naprawdę chyba na wszystkich etapach życia ludzkości, ale również właśnie w kontekście życia pierwszego Kościoła. I z jednej strony właśnie widzimy ten wielki dar, który został przez Piotra opisany w rozdziale pierwszym tego drugiego listu, ale w rozdziale drugim widzimy, jak Piotr przestrzega przed różnego rodzaju fałszywymi nauczycielami i naukami, które jawią się jako alternatywa dla tego Kościoła, które również w Kościele, we wspólnocie uczy się przecież Boga i uczy się prawd Ewangelii. I Piotr rozpoczyna ten drugi rozdział słowami: znaleźli się jednak też wśród was, wśród ludu fałszywi prorocy, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne nauki, wyrzekając się tego, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie szybką zgubę. Więc tutaj mamy też tę kolejną lekcję, której się trzeba uczyć, żeby nie popełniać błędów, które popełnili pierwsi ludzie w naszym obecnym doświadczeniu, które jest tu i teraz. Nie? Tak. No i dlatego może jak Dawid podkreśli to, co jest naszym celem, co powinniśmy z tej nauki Bożej edukacji wyciągnąć dzisiaj. Żebyśmy nie gardzili zwierznościami, a tym największym zwierznikiem z tego wszystkiego jest kto? No tak, no, bo tak jak Adam powiedział, że są, nie ma, tak jak wtedy gardzenie zwierzchnościami polegało na tym, że odsunęli się od ich nauczyciela. Tak i teraz, dzisiaj, no mamy tych, którzy nauczają, mamy nauczyciela w postaci naszego Pana i odwracając się od Słowa Bożego, odwracając się od Biblii, odwracając się od Pisma Świętego, no odwracamy się, gardzimy zwierznościami, a to jest bardzo niebezpieczne, tak jak jest w liście Piotra również wspomniane. Tak jest. Ja sądzę, tutaj też, jeśli mogę... Proszę bardzo. Myślę, że to niezwykle istotną kwestię apostoł Piotr przedstawia pomiędzy właśnie tym pierwszym fragmentem, którym czytaliśmy, a tym rozdziałem drugim, dlatego że w pierwszym rozdziale, w wierszu 16 mówi: daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie dlatego, że ulegliśmy sprytnie wymyślonym mitom, lecz dlatego, że staliśmy się naocznymi świadkami Jego wielkości. Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę i tak dalej. Ale w dalszej części tego fragmentu apostoł Piotr mówi: mamy więc silnie potwierdzone prorockie słowo, a wy dobrze robicie, gdy trwacie przy nim, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświeci i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że wszelkie proroctwo Pisma nie może być dowolnie wykładane. Tak. Więc Piotr tutaj zwraca uwagę na to, co jest istotą i podstawą naszego tego, że właśnie nie musimy być oszukani, nie musimy być zwiedzeni. Oczywiście. Nie? Dlaczego nie musimy być oszukani? Też warto to podkreślić, że dzisiaj już nie mamy tej możliwości, którą mieli pierwsi rodzice w tym pierwszym idealnym obrazie, stworzeniu czy w tej edukacji, ale Bóg to wszystko, co przekazywał
że to wszystko jest zapisane gdzie? W Słowie Jego. Już nie mamy tej możliwości face to face, twarzą w twarz z Bogiem może rozmawiać, chociaż możemy przez modlitwę, ale Bóg to wszystko umieścił w swoim Słowie. Dlatego podstawą naszej edukacji dzisiaj powinno być Słowo Boże. Tak, powinno być Słowo Boże. A jeżeli mamy jakichś nauczycieli, jakichś dodatkowych tu na ziemi, to jakich nauczycieli powinniśmy wybierać? No, jak Dawid myślisz, jakich nauczycieli? Takich nauczycieli, którzy trzymają się Słowa Bożego. No zgoda. Takich nauczycieli, którzy nie... W Nowym Testamencie pojawiają się tacy nauczyciele, których apostołowie mówią, nie wybierajcie. To są nauczyciele, tak, którzy was prowadzą gdzieś tam na manowce. Także mamy się trzymać nauczycieli, którzy trzymają się Słowa Bożego. Tak, trzymają się tego, co Bóg powiedział. W dalszym ciągu tego wielkiego nauczyciela, jakim jest Bóg. I w tej sytuacji, jakiej człowiek się znalazł, Bóg jestem nauczycielem i uczy. W jaki sposób możemy wrócić do pierwotnego stanu? I już podkreślaliśmy, że możemy to przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. To powinno być celem naszej edukacji i to powinno być też celem edukacji, którą dzisiaj szkoły prowadzą. Szkoda, że nie zawsze opierają się na tym, co najważniejsze, na Słowie Bożym, na tej pierwszej edukacji i na tym najwybitniejszym edukatorze, którym był sam Stwórca, który w dalszym ciągu jest. To, co na początku podkreśliliśmy, że Bóg czynił wszystko, co jest potrzebne do szczęścia, do życia. Bóg czynił wszystko. Ten Bóg w dalszym ciągu jest taki sam i czyni wszystko, abyśmy byli szczęśliwi i aby z powrotem mogliśmy wrócić do tego stanu, który był na początku. Szkoda tylko, Biblia też mówi, że nie wszyscy te metody przyjmują. I dlatego trzymajmy się Słowa Bożego, trzymajmy się tego, co Bóg powiedział, abyśmy byli szczęśliwi i abyśmy z powrotem wrócili tam, skąd niestety wyparliśmy, czy straciliśmy to wszystko. I dlatego, no cóż nam innego, widzicie, pozostaje, jak tylko dziękować Bogu, że jest dobry, że jest wierny, że czyni wszystko dla szczęścia, a nawet jak ludzie wybrali złą drogę, robi wszystko, tak jak Piotr podkreślił, że wszystko co do zbawienia, do pierwotnego stanu jest potrzebne, Bóg darował to oczywiście wszystko. I cóż nam innego pozostaje? Ufać Słowu. Ufać Słowu, tak, ufać Słowu i następnie podążać w tym kierunku i nie dać się zwieść, tak jak pierwsi rodzice zostali zwiedzeni. Abyśmy mogli wrócić do szczęścia, radości i pokoju i do czego? Do życia. Jakiego życia? Wiecznego życia. Niech Bogu za to będą dzięki i nie pozostaje nam nic innego, tylko Bogu za to podziękować. Poprosimy Adama o modlitwę. Ojcze nasz, przez Jezusa Chrystusa składamy Tobie właśnie te słowa podziękowania za to, że jesteś naszym Zbawicielem i naszym Stworzycielem, że dałeś nam wszystko, co konieczne, byśmy mogli żyć w tym świecie i być pełni satysfakcji i cieszyć się tym naszym życiem, tym naszym doświadczeniem. I proszę Cię, Boże, o to, żeby ta ufność względem Twojego Słowa nas nigdy nie opuszczała, byśmy w
każdym naszym indywidualnym wyborze nie popełniali takich błędów, jak popełniła swego czasu Ewa i Adam. By ta ufność była pełna i byśmy dzięki niej mogli podążać prostymi Twoimi drogami. Chwała niech Tobie będzie przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Serdecznie dziękujemy za tą piękną lekcję, która opisana jest w Piśmie Świętym, że Bóg pełen miłości uczynił wszystko, co dla szczęścia człowieka jest potrzebne, a gdy przez zerwanie łączności z Nim utraciliśmy to, Bóg czyni wszystko, aby to z powrotem przywrócić. I szczególnie naszym apelem jest, aby te zasady były wykładane w naszych rodzinach. O tym będzie następna lekcja mówiła. Serdecznie zapraszam.